Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z wyboru Kalvors Dry Hopped Lager 4,3% alkoholu. Browar jest z Suffolk, angielski. Szczycą się tym, że używają tylko czterech składników: wody, słodu, chmieli i drożdży, żeby produkować wspaniałe kraftowe lagery, bo mieli już dość tych komercyjnych. Fajna puszeczka taka, przyjemna. Dobrze, to nie napisali dry hop lager, ale nie napisali jakie te chmiele. Na ich stronie też nie ma, jakich chmieli użyli. Natomiast piwo jest dostępne w ramach festiwalu piwnego w Lidlu i na stronie Lidla już napisali, jakie chmiele są użyte, i jest to Comet i Centennial. Bardzo przyjemnie, prawda? Jak widzicie, oczywiście piwo jest słomkowe, klarowne. Piana jest niewielka, średnio pęcherzykowa, no dosyć ładnie wyglądało, jak się nalewała. Teraz już zdążyła opaść. Aromat jest, jakby to powiedzieć, przyjemny, lekko słodowy, z odrobiną cytrusów, z odrobiną takich nut kwiatowych troszeczkę, lekka ziołowość. Przyjemne, ale na takim dosyć niskim poziomie. Mogłoby być lepiej, mogłoby być bardziej tak ekspresywnie, że tak powiem. Ale jest przyjemny, zachęcająco, intrygująco, wobec tego spróbujmy, jak smakuje. Wasze zdrowie. Ciało jest takie lekkie. Lekkie, ale niewodniste. I tu już mi jest plus. Jest przyjemnie, lekka słodowość. Goryczka się pojawia, to też jest fajne. Lekka ziołowa goryczka, dużo takich nutek cytrusowych, cytrynowych. Piwo jest dość klarowne, odświeżające, tak jak lager powinien być. Jest taki czysty profil. Przyjemnie. Bardzo fajne piwo, lekkie, odświeżające, bardzo pijalne. Nasycenie jest takie średnie, powiedzmy. Dużo dodatnich cech, nieprawdaż? Jak dla mnie ten aromat przy takim chmieleniu na zimno powinien być jeszcze intensywniejszy, ale no już nie spierajmy się. Piwo ogólnie jest bardzo przyjemne. Co prawda delikatne. Mogło być bardziej bardziej wonne. Że tak powiem. Ale nie, jest ok. Warto spróbować, jeżeli macie Lidla gdzieś niedaleko, w Anglii oczywiście. To warto spróbować. Może jeszcze jest, bo te festiwale piwa w Lidlu są bardzo krótkie. I może się okazać, że jak już to oglądacie, no to już to dawno minęło i niestety już nie ma tego na półkach. Ale jest to normalne piwo tego browaru, także nie jest specjalnie dla Lidla robione. Możecie zamówić z browaru, czemu nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.